Hej, cześć wszystkim, z tej strony Arturo i witam was w kolejnym odcinku z Agaty Christie. Jesteśmy w jakimś pomieszczeniu. Chyba jest to jakieś spotkanie. Dobra, zobaczmy, co my musimy zrobić. Tora Grey troszy się o Lady Clark i regularnie podaje jej morfinę. Właśnie, otrzymaliśmy jakiś długopis. Do czego on może służyć? A co to za rączka? Sprężynka. No i co z tą sprężynką musimy zrobić? Hastings zrozumie, że byłem zmuszony rozmontować jego podarunek, aby ułatwić sobie śledztwo. No dobra, czyli ta sprężynka chyba będzie nam później potrzebna. Nie to. A jak z tego wyjść? Czyżby mi się coś zawiesiło? No dobra, co my musimy teraz zrobić? Zobaczmy sobie tutaj. Obserwuj wszystkie osoby. No dobra, przyjrzyjmy się im. Czy coś my tu możemy zrobić? Dlaczego pojawia mi się ta ikonka i ja nie mogę nic zrobić? Nie wiem. Może powinienem najpierw z kimś porozmawiać. I hope to concentrate on my guests. Franklin Clark always seems at ease, regardless of where he is. Something that's unique to people who travel. Okej, te dwie osoby zbadaliśmy sobie. Donald is always on edge. Widzę, że tu ma jakąś dziurę. Albo coś. Rana po goleniu. Czyżby się czymś denerwował? Leave me alone. Donald Fraser is very nervous at the moment, even if he is trying hard to control himself. No tak jak myślałem, że jest zdenerwowany. She appears to have taken more care with her appearance than the last time. No tak, widać, że ma policzki tutaj czerwone. Albo jest zarumieniona, albo tak się pomalowała, nie wiem. She's looking at Mr. Fraser out of the corner of her eye. Did she make herself beautiful for him? Być może. No dobra, zostały nam jeszcze te dwie panie. The song says: Sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden. But I am not sure that this blonde is an angel. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says. Okay. I wish to thank you all for coming. I wanted to bring everyone close to the victims here in order to unmask the murderer. Get to the point, Mr. Poirot. What do you want from us?
Zapytaj Megan o powód tego spotkania. Doradź Megan, aby nie spieszyła się tak bardzo. Okej, zapytajmy o powód tego spotkania. You are an intelligent woman, Mademoiselle Barnard, and I'm sure that you have already understood my intentions. You think that if we put our heads together, we might come up with something new? I am convinced of it. What I ask is that you search your memories. The murderer must have left some trace. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name, by chance, starts with B. Must we go into that? Przyznaj, że temat rozmowy wzbudza poczucie dyskomfortu. Poproś, aby Donald wziął się w garść. Niech się weźmie w garść. Mr. Fraser, please get a grip on yourself. Well, I want to help you, but I don't remember anything else. Nothing I haven't already said. And you, Mademoiselle Barnard? Did your sister say if she was seeing another man? She never would have told me. Ponagli Megan, zapytaj Megan, dlaczego Betty nic nie powiedziała. Why would she hide the fact from you? Betty knew I didn't approve of her behavior. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother bought her a brand new pair. The day it happened, she was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor mummy. Your sister used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it, but she had a very bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of opportunities. A pity. Yes, she sang well, but that doesn't tell us much about the murderer. Qui sait? In any case, we now have enough information to draw up a relatively precise psychological profile. Let us now try and get our brain cells to work. Okej. Czy morderca jest inteligentny? No, zdecydowanie jest inteligentny. Jakie mamy tu opcje do wyboru? Zamordować człowieka, gdy ulicę tynią życiem. Dość śmiały występek. Morderca działa metodycznie i precyzyjnie przekodowuje swoje zbrodnie. Nigdy nie zapomina o pozostawieniu swojego intrygującego znaku rozpoznawczego. To może być ciekawe, ale jednak nie to. Gdyby nie informator ABC, moglibyśmy podejrzewać pana Ashera i pana Frasera. Jednak pozostawiając znak rozpoznawczy w miejscach zbrodni, morderca chce mieć pewność, że zostanie oskarżony. W pewnym sensie to bardzo wspaniałomyślne z jego strony. Mężczyzna uwiódł Betty, a następnie zaprowadził ją na plażę i tam udusił. Rozkład jazdy pociągów osobowych. Być może morderca lubi pociągi. W rzeczy samej, przyjrzyjmy się temu morderstwu jeszcze raz. Przekonajmy się, że morderca dopracował ją do perfekcji. Czy morderca jest pewny siebie? Zdecydowanie. Czyli jednak nie to. Czy morderca jest uwodzicielem? Zdecydowanie. I tu będzie pasować pewnie to. Oczywiście, że lubi pociągi. Gdyby nie lubił, to by nie zostawiał rozkładu jazdy. A może on pracuje na dworcu kolejowym? Czy morderca jest szczodry? I pewnie tu będzie pasować ta odpowiedź. So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer,
of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control, and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. I hope that you will be able to come back again. Well, it's just that... A ja bym pojechał na jakiś dworzec kolejowy, tylko jaki? I przeszukał miejsca, może znalazłbym gdzieś jakiś zapas rozkładu jazdy ABC. Nakłoń Mary do pomocy w śledztwie. Zapytaj Mary o przyczynę jej niepokoju. Podkreśl, że nie ma pieniędzy na pociąg. Well, Mademoiselle Drawer, do you wish to help us or not? Oh, Mr. Poirot, don't be so harsh. It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Starting with you, Miss Drawer, please allow me to pay for your train tickets. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Mr. Clark, that's very generous of you. Well, someone has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to see you. We'll adjust her medicine so she'll not be too drowsy. But of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. The meeting was most fruitful. Really? Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it is time for us to use our grey matter. Okay. Let us now try and get our brain cells to work. Co ofiary mają ze sobą wspólnego? Betty miała fotografię siebie i Donalda. Poza Donaldem, Betty spotkała się również z innymi mężczyznami. Ciało było jeszcze ciepłe. Betty miała fotografię siebie i Donalda. Nazwisko pierwszej ofiary brzmiało Asher. Pani Asher przejmowała lek na kaszel. Pani Asher miała brutalnego męża. Donald był brutalnym mężczyzną. Betty miała problemy z głosem. Czyli tak, Clark był znanym lekarzem. Betty miała problemy z głosem. I tutaj... The first two victims suffered from bad throat, and that was precisely the speciality of the third victim, Dr. Clark. We have a lead. It would pay to take a closer look at the medical records of Dr. Clark's patients. We'll do so during our next visit to Churston. I will do it myself, mon ami. You must remain in London just in case ABC sends us another letter. Very well, as you wish. Okej, czyli musimy przejrzeć kartotekę. Thank you for coming, Mr. Poirot. Lady Clark is waiting for you in her bedroom on the first floor. Please excuse me, I cannot stay for the interview. I have to take Miss Gray to the station to see our lawyer in Torquay. Zapytaj, czy Tora wyjeżdża na urlop. Zapytaj, czy Tora rezygnuje z pracy. Are you leaving Churston for good? Miss Gray very kindly stayed with me to settle my brother's affairs. But naturally, she prefers to find a position in London. Ah, très bien. I'll be absent all morning, Mr. Poirot, but the nurse is coming soon. She's to ensure that the dose of medicine doesn't make our patient drowsy. Thank you, Mr. Clark. Have a nice trip, mademoiselle. Très bien, bardzo dobrze. Okej. Nie może oprzeć się urokowi Franklina Clarka. Poszukaj Lady Clark w jej sypialni. Pewnie jest u góry, ale najpierw się rozejrzyjmy po tej lokacji. Czy my coś tu znajdziemy ciekawego?
It would be rude to make Lady Clark wait any longer. Aha, no dobra, najpierw musimy się z nią iść spotkać. I, a co to? It would be rude to make Lady Clark wait. Jen, jak ona się trzęsie. This poor woman is very ill. Czy ona w ogóle będzie w stanie z nami rozmawiać? This woman is suffering. She is in no state to have a conversation. No ale przecież chciała się z nami spotkać. Mr. Poirot? My respects, madame. Thank you for coming. Thank you. Have you seen the nurse? She should have been here by now. Oh, I'm sorry. The telephone in the hall is ringing. Okej, to chodźmy sobie odebrać ten telefon, który tam dzwoni. Tutaj jest telefon. The Clark residence. Detective Hercule Poirot speaking. How do you do, Mr. Poirot? I'm Lady Clark's nurse. I wanted to let you know that I won't be able to come for her injection today. Might Miss Gray be able to do it? She has just left, but I will take care of it. Thank you. That's very kind of you. You'll find the skeleton key to open the medicine cabinet hidden in the lion trophy. You can count on me. Au revoir, mademoiselle. Oh, thank you kindly. Goodbye, Mr. Poirot. Goodbye. Ej, tutaj widać głowę lwa. I gdzie jest ten kluczyk? Here is the skeleton key. April 1925, Aceh Province, Sumatra. Kwiecień 1925 rok. Żona świętej pamięci Sir Clerka znajduje się w terminalnym stadium choroby nowotworowej i ostało jej zaledwie kilka miesięcy życia. Smutne. Zrób zastrzyk Lady Clark. Okej, Poirot. Pokaż, jaki z ciebie lekarz. Właśnie, gdzie my znajdziemy w ogóle strzykawkę? Lady Clark is in pain. I have to give... It's closed. Zamknięte. Skąd ja mam wziąć strzykawkę? Please tell the nurse. Lady Clark. Może tu w ogóle na tym piętrze nie ma, tylko gdzieś na dole. Okej, okay, chodźmy jeszcze na dół. Albo zobaczmy tutaj. Nie, nie, tutaj. Lady Clark is... Czyli jednak tutaj nie ma. Przecież ja wziąłem ten klucz. Lady Clark is in pain. I have to give her an... Wydaje mi się, że właśnie tutaj, na tym stoliku. Tutaj mamy klucz przecież, może da się to otworzyć.
Poirot. Oh, I feel better now. Thank you for your help. Ale od razu się nie trzęsie. I oczy ma otwarte. Zapytaj, co może powiedzieć o mordercy. Przypomnij jej, że poprosiła cię o wizytę i spotkanie. You asked for me, chère madame? Yes. Yes, of course, I wish to speak with you. But what was it about? No doubt. You wish to talk to me about what happened to your husband? Ah, yes. Oh, poor Carmichael. Has the madman who killed him been caught? Not yet, chère madame. There was a great many people in Chestern on the day of the murder. Indeed. People go straight to the beach. They don't come near Coombside. So, there were no strangers around the house that day? Who said that? The people who live here. Your brother-in-law, Miss Grey. Miss Grey? Oh, I don't like her. Franklin wanted her to stay, but I insisted she should go immediately. You are entitled to do so, Natalie. I'm pleased that you approve. The others have been taken in by her. But at least you can see through that self-pity act. See what she's up to. Oh. O, zasnęła. Wyjeżdża z Campsite, ponieważ tego życzy sobie Lady Clerk. Obudź Lady Clerk i kontynuuj jej przesłuchanie. Halo, pobudka! She's sleeping. I must find a way to wake her up gently. No właśnie. This subject will probably be useful to me. Aha, a co to takiego? Niezwykły srebrny grzebyk. Jego wygląd sugeruje, że można go połączyć z innym przedmiotem. A tu jest dwójeczka. Do czego nam to będzie potrzebne? Nie wiem. This subject will probably be useful to me. Kolejny grzebyk. O, a co to takiego? Aha. The mechanism appears to be broken. I have to put a new spring here. Nową sprężynę. A, zaraz, my mamy sprężynkę. Ciekawe, czy da się tu ją włożyć. I hope that Hastings will not be cross with me. This part appears to be... To ma taki sam kształt jak te grzebyki. Czy to tu pasuje? Aha! This part appears to be working. This part appears to be working. Wydaje mi się, że i tak nic nie będziemy mogli z tym zrobić, póki nie znajdziemy jeszcze jednego grzebyka z numerem 1. Does not make any sense. No dobra, chodźmy na razie stąd. I poszukajmy czegoś, czym byśmy mogli ocucić panią Clerk. Tu chyba nic nie znajdziemy na tym piętrze. Chodźmy więc na dół. I must find a way to wake her up. Parasol. I am not going to leave Combside now. I still have some things to do. A tutaj leży jakaś buteleczka. A nie, to chyba nie. I am not.
It is now the right time. A tam można iść. O, przejrzyjmy się. Dodano 3 punkty ego. I must find a way. No właśnie, Poirot, cały czas szukamy. Szukamy, czym byśmy mogli. I must find a way. A co my tu w ogóle mamy? Kluczyk. I must find a way to. Nic tu nie ma. She sleep. I must find. No właśnie, musimy ją jakoś ocucić. I've finished with this subject. Czy tu mamy coś jeszcze? This couple appears to be having fun. Mhm. Wesoła partia krokieta. Lady Clark promienna. Lady Clark and Sir Carmichael were very happy, but they did not have any children. Oh. This subject will probably be useful to me. Mamy kolejny element. Chyba mamy już wszystkie. Okej. Gdzie była ta pozytywka? Czy ona była gdzieś tutaj? I've finished with this. No dobra, zobaczmy, czy uda nam się ją uruchomić. I to jest grzebek z numerem 1. Trójeczka na końcu. I hope that Hastings will not be cross with me. No dobra, spróbujmy teraz zakręcić tą korbą. Nie tak. Inaczej. Okej, udało nam się. Oh, what are we talking about? Ah, yes, Thora Grey. Oh, Carmichael had great esteem for her, but for me she was nothing but a hypocrite. Przyznaj rację, zauważ, że Thora dobrze się spisała. Przyznamy jej rację. You're probably right, madame. You have seen through her. I'm so pleased that I've convinced you. Przyznaj, że błędnie oceniłeś Thorę. Przypomnij jej, że Thora jest sierotą. You are very harsh. Do not forget that the girl is an orphan. Yes. And she used the fact to get around men. Take Franklin.
He's fallen for her sweet talking charms. Oh, he's a lovely boy, very plucky and sure of himself. But so naive. Oh, when it comes to women. Przypomnij, że Tora się nią opiekowała. Miss Grey did look after you very well, though. Outwardly. But she's hiding something. I think she tried to poison me. Miss Grey? A poisoner? But everybody appears to like her. It proves she knows what she's doing. She's manipulative and she's a liar. A liar? Let's see, didn't she say that on the day of the crime nobody was around Coombside? That is correct. Well, at 11 o'clock I saw her talking to someone. Really? And what was this man like? An ordinary sort of man with a very plain face. Oh, I don't remember well. Was he a gentleman? No, he was not a gentleman. It would be best to leave her to sleep now. The telephone in the hall is ringing. No okej, moi drodzy, w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Telefon odbierzemy sobie w kolejnej części. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia, pa!